Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał Rock Day. No i więc, no cóż, jest 1 stycznia 2018 roku, czyli już jesteśmy starsi o rok. No ale z tej okazji, że to jest nowy rok, to chciałem wam złożyć najserdeczniejsze, najmocniejsze, najsilniejsze życzenia, jakie jestem w stanie z siebie po prostu wydusić. Życzę wam, żebyście po prostu, jak najwięcej grali na swoich instrumentach, na gitarkach, na basach, na perkusjach, na wszystkim, na czymkolwiek, w śpiewaniu. Oczywiście też, żebyście się doskonalili. Oczywiście trzymamy się zasady, gramy, nie śpimy. Będę co jakiś czas publikował takie filmy, takie właśnie, żebyśmy odsunąć się, prawda, odstawić tablety i wszystkie różne takie pierdółki. Także tego wam życzę, właśnie odstawienia różnych gier sobie też życzę, chociaż ja już pograłem, usunąłem gry i już po prostu nie ma na moim telefonie gier, są tylko jakieś aplikacje muzyczne, takie pierdółki. W każdym razie życzę wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego, najwspanialszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i niepołamanych piórek ani paznokci podczas grania na gitarkach. Niepołamanych pałeczek, albo może połamanych pałeczek, no nie wiem jakie, co byłoby lepiej. No niepołamane to znaczy, że wtedy jesteśmy oszczędniejsi o te kilka dych. No dobra, to już zaczynam fantazjować. Także tak, wszystkiego najlepszego. Ale jeszcze przy okazji chciałem wam powiedzieć o czymś takim, tak. Po pierwsze, właśnie jak pewnie widzicie po ruchu kamery, mam asystentkę, z którą myślę, że będziemy współpracować, ale na razie nie będę nic więcej mówił, na razie tylko tyle, żebyście się nie dziwili, że kamera nagle się rusza, a przez 700 filmów, czy tam 750 filmów kamera była cały czas w miejscu, stała i się patrzyła, prawda, i się nie ruszała. No ale tak, czyli to pierwsza rzecz, to jest to, że będziemy mieć więcej takich dynamicznych, powiedzmy, ujęć, to spróbujemy robić, także się nie przejmujcie, żebyście nie byli w szoku, że co to się dzieje. O co chodzi, nie? Druga rzecz to jest tak. Postaram się wrzucać więcej filmów, czyli zrobimy też coś w tym stylu, taki harmonogram wstawiania filmów. To jeszcze na razie nie mówię dokładnie jak, bo to muszę opracować, tylko wam na razie chcę przekazać taką informację, taką dobrą nowinę w nowym roku, że właśnie będziemy robić taki harmonogram, że powiedzmy w każdy kolejny dzień albo powiedzmy 3 razy w tygodniu, no nie wiem, to jeszcze zobaczę jak mi pozwoli czas. Będę po prostu wrzucał konkretne filmy z konkretnej, powiedzmy, serii. Jak już też widzieliście, zadałem ostatnio pytanie właśnie na tym wallu na YouTubie, który się mi ostatnio pojawił, że możemy... nie, to jakie to było pytanie? Jakie filmy najbardziej byście chcieli, żebym robił? I jak najbardziej właśnie na wasze odpowiedzi czekam, no bo właściwie wy oglądacie, więc chcecie coś konkretnego, żeby też zrobić. Tutaj łazi pies taki jeden, to na razie się też nie przejmujcie. Leć! Tutaj się kręci taki pieseł lekcji. Pewnie będzie troszeczkę przeszkadzać nam w międzyczasie, ale się nie przejmujcie. To jest taki śmieszny piesek. To jest taki właśnie asystentka taka właśnie, ona trzyma tam takie coś do gryzienia. Trzyma takie do gryzienia, to jest właśnie taka specjalna wskaźnik czułości światła. O, ona pokazuje. O, dobrze naświetlone? Ty lekcji dobrze naświetlone? Tak, bardzo dobrze naświetlone, no dobrze. Dobrze, no widzicie. Dobrze oświetlone, więc właściwie nie trzeba nic zmieniać, dobra? Czyli tak, na czym to stanęło? Na tym harmonogramie filmów. No w każdym razie to będziemy się starali tak robić, żeby konkretne filmy miały konkretne dni wydania czy publikacji. Także będziecie mieli w miarę ustalony taki harmonogram, będziecie mogli z oczekiwaniem jakieś filmiki wrzucać, prawda? Także będziemy nowe filmiki wrzucać w konkretnych dniach. No i cóż, no i jak widzicie tutaj też za mną moje takie malutkie studyjko nagraniowe, mam tutaj jakieś takie pierdółki. Będziemy robili też właśnie serię, będziemy robili filmy, które właśnie za pomocą też tego ustrojstwa będę wam pokazywał. Filmy, które będą traktowały właśnie też jak nagrywać, jak komponować, jak układać utwory. Coś, co jeszcze powiedzmy tego nie było za dużo. Nie było za dużo takich filmów właśnie od strony tworzenia utworów takich, prawda, jeśli chodzi o software. Pokażę wam też na czym ja nagrywam i czego ja używam. Ale będzie też sporo filmów
o tym właśnie, o coverach, czyli jak zagrać jakiś utwór w całości lub jakiś riff, taki, wiecie, krótki riff, który po prostu będziemy łatwo zapędzić i łatwo powtórzyć. To właśnie na podstawie różnych utworów, różnych kapel, które tam pozbierałem. Sporo dosyć tego pozbierałem, więc nie bójcie się. Będzie cała masa tego materiału. Będę robił też filmy, w których będę informował Was o postępach prac, czy ewentualnie różnych jakichś modyfikacjach, różnych takich elementów jakby z życia też kanału. Ale to są też takie filmy, w których umówimy się tak, że pod tymi filmami w komentarzach byście pisali Wasze jakieś, powiedzmy, takie pragnienia, jakie utwory miałbym zagrać. To umówmy się właśnie, że w tej serii, to nie wiem jak to jeszcze nazwiemy, to będzie jakiś blok informacyjny kanału rockday.pl, powiedzmy. No nie wiem, jakkolwiek to tam nazwę. Zresztą przekonacie się, zobaczycie co to, kiedy to będzie i co to będzie, jak będą się nazywały te odcinki. Tam będziecie pisać, co byście chcieli, żeby zagrać. Jakie riffy, jakie kapele, jakie, nie wiem, może być też disco polo, jakieś kawałki. No chociaż to będzie dla większości niby taki temat troszeczkę tabu, ale niektórzy będą chcieli disco polo, ale to postaram się nawet disco polo zrobić. Jakieś popowe, jakieś religijne, nie wiadomo, wszystko co byście chcieli, to będziecie pisać właśnie, czy piszcie. Bardzo serdecznie proszę, bo po 700 filmach to ciężko mi będzie szukać w komentarzach. W tych właśnie filmach informacyjnych piszcie, co byście chcieli, żebym zagrał, ewentualnie jakieś jeszcze nowe tematy lekcji, które sobie wyobrazicie, też żebyście pisali. Ja będę właśnie szczególnie zwracał uwagę na te filmy. Także do zobaczyska, papatki, ziomeczki.